Sponsorem emisji powieści Trzecie Życie Nikodema Dyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków. Zapraszamy. Porucznik pomyślał, że musiał być zły na personel i dawał temu dobitnie wyraz. To prawda. Dyzma był wściekły, bo kierownik restauracji poprosił go o podpisanie kilku dokumentów akurat w w gdy ten miał umówione spotkanie w mieście, a przecież nie chciał się spóźnić. Dyzma podpisał papiery i ponownie pojawił się w sali. Tym razem szedł wolniej, gdy nagle rzucił krótkie spojrzenie na Waranowicza i poszedł do wyjścia. – Co niemożliwe! – prawie krzyknął oficer. – Czy to na pewno on? Czy to Dyzma? Porucznik zastanawiał się, czy nie miał omamów i czy na pewno zobaczył człowieka, którego znał nie tylko z prasy. Koborowo leżało bowiem niedaleko miejscowości, z której pochodził do tego znał kasię córkę Kunickiego. Dyzmę też widział osobiście kilka razy. Kelner! zawołał. Służę uprzejmie coś jeszcze podać? Nie, nie, nie. K kto to był ten pan, który właśnie wyszedł z restauracji? To właściciel, pan Ostrowski. A, dziękuję. Ostrowski pomyślał. To tutaj Ostrowski czyli próbuje się ukryć. A zapewne szuka go policja, ciekawe. Przez parę minut Waranowicz myślał intensywnie. Bigos zdążył mu w tym czasie wystygnąć. Jednak coś przyszło mu do głowy. Sponsorem emisji powieści Trzecie życie nikodemadyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków.